Witamy serdecznie. 8. ogólnopolski turniej bokserski pod patronatem burmistrza miasta Złotowa. Pierwsze z 12 starć, kategoria 34 kilo. Zbigniew Brodka zdobył złoty medal olimpijski. Jasne szybki na dystansie 1500 metrów. Takie trzecie olimpijskie złoto. Takiego wyniku w historii startów polskich na igrzyskach olimpijskich jeszcze nie było. A walczą zawodnik z Sparty Złotów Mikołaj Kozieł przeciwko Jakubowi Borkowskiemu z Czarni Słupsk. Jeszcze także w ostatniej chwili dostałem informację. Wójt gminy Tarnówka, pan Ireneusz Baran, witamy serdecznie pana wójta. I wolny runda pierwsza. Szanowni Państwo, dopowiem tylko, Zbigniew Brudka okazał się lepszy od Holendra o 0,03 sekundy. 0,03 sekundy i Polska ma trzeci medal zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Ring wolny, runda druga. I o 3000 Zbigniew Brudka, mistrzem olimpijskim. Przechodzimy do historii. No, mogli za 2 złote. Tak jak Mazę, nie? Biega. Zjedzie, tak samo, ten sam czas. Mogli dać 2 złote. No, 2 złote. To przesadzę. Ale to są koszty. 2 złote. Nie? Dalej. Tego złota by poszło. Nawet jeden. 3000. Błysk.
Ring wolny, runda trzecia. A to wieczorem. Wegner i Anna Rogut, radne Rady Miasta Złotowa.